Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Już nie na żywo. No właśnie, jak nie na żywo już? Przecież już my nie jesteśmy żywi, żyjemy. Ale to jest właśnie dowód na to, jak żywa jest ta telewizja, jak ona potrafi żywo reagować na zmieniającą się sytuację. I mimo, że nie na żywo, to na żywo żeśmy wprowadzili zmianę w tym, że już nie na żywo. Na żywo, ale w studiu. Przekombinowałem. To tak przy okazji. Kiedyś była taka płyta i taki artysta i właściwie ten artysta i ta płyta jest. A czy ten artysta jeszcze jest na żywo? Czy cały czas na żywo. No dobrze. To tak w takim razie Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Zapraszamy na kolejny odcinek FOPy. Radziu mi pozwolił podprowadzić gościa, proszę, przedstawić, proszę co robię z wielką przyjemnością, ponieważ gościa znam od lat 11, jest moim przyjacielem, mogę tak powiedzieć, że jest moim przyjacielem od lat 11. Razem żeśmy pracowali, razem żeśmy robili różne rzeczy telewizyjne o grach, a obecnie obaj siedzimy po drugiej stronie barykady. Jest to nikt inny jak Piotr Gnyp, który mówi bardzo szybko i bardzo niewyraźnie: Piotrek, błagam cię, ponieważ pracowałem z tobą w telewizji, to już żeśmy nawet przed programem porozmawiali o tym, że w związku z tym, że mówisz szybko i niewyraźnie, jesteś stałym ekspertem telewizyjnym zapraszanym do telewizji. Też tego nie rozumiem, żeby nie było, ale tak się zdarza, że jeżeli chodzi o gry i technologię, to często występuję i mówię, co się dzieje. Dobrze. Więc jeżeli dzieje się jakaś growa sprawa, jakaś technologiczna sprawa, to możecie być pewni, że Piotra tam możecie zobaczyć. Gdziekolwiek przełączycie tym pilotem, tam będzie Piotr po prostu, to jest ale prawda. Na szczęście jest u nas dzisiaj. To jest prawda i będzie też w cyberpunkowej na przykład lodówce otworzysz, a tam na przykład głowa, która sama mówi. Ale to już tak abstrahując, generalnie Piotrek, oprócz tego, że jesteś byłym dziennikarzem już teraz, tak, że jesteś teraz właściwie, co ty robisz w Walkaboutcie? Biznes, marketing, PR. Taka święta trójca, kontakty z innymi ludźmi. Wiesz, że PR i marketing to dwie różne rzeczy. Tak, wiem, i biznes to też jest trzecia inna rzecz. Natomiast wszystkie polegają mniej więcej na gadaniu z ludźmi. Tylko się nazywa optymalizacja. Niektórym płacisz, niektórym nie płacisz. To trzy wiemy. A niektórzy płacą tobie, tak, i to rozróżniamy. Natomiast przy mniejszych studiach, mniejszych firmach często te rzeczy są płynne, tak, no bo... Ale twoja historia zaczyna się troszkę wcześniej, zaczyna się od takiego akurat polskiego medium, które można powiedzieć jest dosyć znaczące dla naszego rynku, bo byłeś jednym z założycieli i twórców Poligami. A jeszcze wcześniej byłem w Magii i Mieczu, bym powiedział... Z naszym wspólnym przyjacielem, Tomkiem Kryczmarem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Tomek, pozdrawiamy. Tak, bo Maxa zaczęła się generalnie od fantastyki i gier papierowych roleplaying. Mm-hmm. I przez te gry papierowe roleplaying w Lublinie, w którym się wychowałem i urodziłem, był bardzo prężny klub LSG Cedela, który wydawał fanzin, Boże, jak się nazywał? Efemeryda? Nie, zapomniałem teraz. Nieważne, wydawał fanzin. Na takich nerdziożków, tak. Tak, bardzo mam nakładzie, ale w tym fanzinie i w tym ruchu RPG-owym brało udział bardzo znamienite postaci polskiego rynku growego. Tomek Kreczmar, Michał Madę, Jacek Brzeziński i tak dalej, i tak dalej. Każdy jeszcze generalnie... raz, Tomek Kreczmar, Michał Madę, Jacek Brzeziński. Poprosimy trzy osoby. Zrobimy napisy. Ale ja już miałem Tomasz nawet taki Kreczmar, pomysł. Ja miałem Michał taki Madej. Pomysł. I? Jacek Brzeziński. Miałem taki pomysł, żeby w ogóle Piotka zrobić z podpisami przez cały proces. W postprodukcji jeszcze to jest do rozkminienia, ponieważ jak wiadomo, program jest nie na żywo. W każdym razie w tym piśmie i wokół tego ruchu generalnie bardzo dużo było twórców polskich gier. I to zarówno po stronie twórców, jak i dziennikarzy późniejszych, bo oni naturalnie przemigrowali potem z gier papierowych w gry komputerowe. Z Jackiem pracujesz teraz w Walkaboutcie. Tak, Jacek jest pracuje w studiu Differentials, które wydało... Tomek jako jedyny w tym momencie nie jest za bardzo Coś tam kombinuje, tak, natomiast no, Michał Madej wylądował teraz w Activision, o ile pamiętam, dobrze mówię, tak, jest w Activision i robi Call of Duty. W związku z czym bardzo, bardzo płynnie można było przejść, znając ludzi z RPG-ów, do pisania o grach wideo, ponieważ miałem się tego godować zapytać się, jak to wygląda z drugiej strony, czyli to, czego mi najbardziej brakowało w polskim ówczesnym growym świadku, to, że bardzo ludzie pisali informacje od strony gracza, ale mało kto zaglądał za kulisy, pytając się. No właśnie. I była ta poligamia. Dochodzimy tutaj do ważnego punktu, czyli umiejętności Piotrka napicia się z każdym ważnym człowiekiem w tej branży. Nie ukrywam, że chcesz być dziennikarzem, to jesteś nim będąc w barach, a nie za biurkiem, bo tam usłyszysz, co się dzieje i tam usłyszysz, o czym ludzie mówią.
No tak, znaczy jakby to, co wyróżniało poligamię jako serwis, było to, że wiedzieliśmy, co tobie piszczy, gdyż kontaktowaliśmy się z ludźmi. Nie siedzieliśmy w domach, oglądając internet, tylko byliśmy w terenie, że tak się wyrażę. Bardzo mi się to podoba. Zbierając informacje. Może ja wam wytłumaczę znowu, z Piotrkowego przetłumaczę na polski. Chodziło o to, że w Warszawie dalej zresztą, i chyba już teraz umarła troszeczkę ta inicjatywa. To przez COVID. Ale był taki moment, kiedy to były czwartki? Czwartki były czwartki, kiedy się spotykał cały zestaw polskiego, cały kwiat polskiego game devu. Twórców i tworzywa. W sensie właśnie twórcy. Twórcy ja. Piotrek był jedynym dziennikarzem w historii polskiego dziennikarstwa w ogóle, który nie wiadomo dlaczego był tam zapraszany. I był zapraszany mimo tego... Bo znam ludzi, którzy robili RPG wcześniej. No tak, ale mimo pamiętam, tego... Zanim była poligamia, miałem drobny epizod kilkumiesięczny w firmie Metropolis, która robiła grę i tą grę tworzyłem. No to właśnie chodzi, no. Że był devem najpierw. Czyli byłeś devem, no dobra, to rzeczywiście, to troszeczkę tylko tłumaczy nikt o tym nie wie. To troszeczkę tłumaczy, dlaczego ci nie wyrzucili, za uszy w ogóle z tego baru. Ale wiesz, to nie tylko dlatego, ponieważ były poruszane ważne tematy, o których nikt wtedy nie mówił. Przez temat crunchu, który wrócił po latach, tam był po raz pierwszy omawiany. I mówiłem, że jeżeli wy o tym nie powiecie mediom, jeżeli nie będziecie o tym gadać, to nic się nigdy nie zmieni. Czy różne niefajne praktyki studiów wobec pracowników. Był taki artykuł na Gadgetomanii o jednym z polskich studiów. Był pad konsolowego Wiedźmina, o którym też studio, które pracowało, znaczy Red nie wiedział, tak, pracownicy poza zarządem, to wszystkie rzeczy gdzieś tam... To nie jest tak, że dziennikarze trafiają na te wszystkie rzeczy, tylko ktoś jest na tyle zły na sytuację, albo na tyle go na go uwiera, że on to mówi. Że on to mówi. I też nigdy w swojej karierze dziennikarskiej nie puściłem nieautoryzowanego tekstu. Czyli pytam czy jesteś pewien, że chcesz mi to powiedzieć, albo czy ja to mogę napisać, bo nie jest sztuką wychwycenie informacji, gdy ktoś jest nieświadomy. Nie uważam, żeby to było przy takim dziennikarstwie jak rozrywka, szeroko pojęta rzecz, tu była ważna, żeby w każdej możliwej sytuacji wyciągnąć tą informację i puścić. To nie jest polityka, to nie są rzeczy ważne społecznie. Natomiast jeżeli są rzeczy, których ludzie chcą w jakiś sposób nagłośnić, to najlepiej przez takie media, bo wiedzą, że mam po pierwsze anonimowość, po drugie mam zasięg i to coś faktycznie może zmienić. No trafiasz bezpośrednio do tej grupy, do której chcesz trafić. A tak. Pamiętasz z tych czasów taką najgorętszą rzecz, którą udało ci się wyciągnąć? Wiedźmin właśnie? 2, pad końcowego Wiedźmina, pierwsza chyba informacja z Polski, która wyszła na światowe salony. I taki temat, na trochę poligamia najbardziej urosła wówczas. Właśnie ja jestem zaskoczony jednym, bo ja byłem przekonany, że przynajmniej część z tych informacji, które żeś wyciągał z tych czwartkowych spotkań, to nie była autoryzowana i że one szły po prostu nie, dlatego, że... Nie, były autoryzowane, co więcej często... Ale rozumiem, że pytałeś później tych swoich rozmówców za każdym razem. Uważam, że byłoby to dużo nie tak na mojej strony i może dlatego byłem zapraszany, że oczywiście po jakimś czasie, kiedy wchodziłem na te spotkania, to te rozmowy milkły nagle. Co śmieszne, nawet kiedy już nie byłem dziennikarzem, to one milkły. Natomiast z tych informacji, które słyszałeś, które były wykryte, mogłeś potem się pytać innych ludzi albo tworzyć historię i starać się uwiarygodnić albo sprawdzić, czy tak faktycznie jest. To też nie jest tak oczywiście, że te wszystkie rzeczy inne przepadały, natomiast nie były kanwą albo fundamentem jakiejś historii albo jakiegoś śledztwa dziennikarskiego, a nie były na pewno osią, tak? Mhm. Ale zdarza nam się też być właśnie jako dziennikarze w takim, nie wiem, na przykład busie wypełnionym deweloperami i kiedy jedziesz 2-3 godziny w jakąś podróż, to nosiło rzeczy te twarze, te buzie, chciałem powiedzieć brzydko gęby, ale gdzieś tam się otwierają. Mordeczki, i człowiek kochany, zaczyna po prostu rozmawiać. Tak. Ale to też wynika z takiego zaufania, tak? Że wszyscy no są właśnie dorośli, duzi i każdy szanuje swoją robotę. I tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, to jest kwestia tego zaufania do dziennikarza, tak? Znaczy jest takie miejsce, w którym jeżeli powiesz za dużo, tak, później, to już później nie będziesz miał tych materiałów. Żeby nie było, kiedy na przykład Adam Chmielarz na pokazie czy rozmowie w Empiku na temat, kto to była jego gra? Bulletstorm. Powiedział, że ono 2 LDLC. Po czym się zareagował, że powiedział to publicznie, powiedział potem, żeby tego nie pisać, to sorry, powiedział to publicznie, jakby tutaj nie łamie tajemnicy, nie łamie zaufania. Mhm. Każdy w Empiku mógł to tweetnąć, puścić na Facebooku, więc ja jako dziennikarz, który tam był, też to puściłem. Co było potem pewną kością niezgody między nami. Natomiast tutaj nie uważam, że muszę się... Było to publicznie powiedziane na pokazie, także czy na jakimś spotkaniu. Natomiast wszystkie, że mówione mi prywatnie, tak dalej, były bardzo często, dopytywałem się, czy można. A jeżeli nie, to szukałem dalej dojścia. I zupełnie jakby nie było przerwy, jakby nigdy nic się nie stało, ponieważ jest to telewizja na żywo, nie na żywo. Wróciliśmy po małej przerwie.
Tak. Cię nie widzieli. Ale... Mam nadzieję, że nie odeszliście zbyt daleko, ponieważ naszym gościem cały czas jest Piotr Gnyp i żywy. Mamy jeszcze mnóstwo pytań do Piotra. Wyjątkowy. Żywy, wyjątkowy, najlepszy gość. Zatrzymaliśmy się na etapie poligamii. Tak. Poligamia zmienia właściciela. Właśnie. Od zmieniła. Czasu do czasu. Zmieniła. To trzy razy już, tak? Trzy razy. Jak program się podoba jest nadawany w lipcu. Poczekaj, ale ja chcę się dowiedzieć, dlatego że nowa poligamia po pierwsze ma troszkę nowy zespół. Tak. Po drugie ten nowy zespół... Wydaje mi się, że próbuję robić to, co wyście robili muszę w 2010-2011. Historycznie, prawda? Od dawna nie czytałem serwisów gamingowych, a tekst poligami Adama Bednarka przeczytałem, także... W ogóle to był dla mnie szok, bo ja powiem szczerze, że ja akurat tego konkretnego autora bardzo, bardzo nie lubiłem. Tak, bardzo go promowałem i dużo z nim gadałem i zawsze mówiłem, pisz co myślisz, pisz o swoich opiniach. Bardzo się cieszyłem, że wchodzi do redakcji Poligami, bo uważam, że jest to jeden z najbardziej obiecujących. Natomiast jest to rzeczywiście Redemption Story i jest to autor, który no zaczął fajnie pisać. Ale to nie jest tylko on. Znaczy w ogóle mam wrażenie, że to jest ciekawy, serwis. Tak, to jest ciekawy, fajny zespół Wirtualna Polska, która ma zasoby i doświadczenie zebrała i wydaje mi się, że odnowi mm-hmm. to postawią to na nogi? Sorry. No mam taką cichą nadzieję, bo jakby no, bo to jest serce... to serwis bliski memu sercu cały czas. A poczułeś nienawiść za sprzedaż Poligami? Bo ja wiem, że ona była, troszeczkę flame'ów, tam cię nienawidzili za to, że się sprzedałeś, że w ogóle najgorzej, że już nie jesteś fanzinem. Miałem te pytania i tak, to było tak, że albo bym ją pewnie sprzedał, albo by jej nie było, bo ileż może mieć bardzo drogie hobby, które zajmuje ci drugi etat, to jest jedno. Po drugie, masa wiedzy, doświadczenia i kontaktów. Pamiętam, że na rozwój Poligami nie wziął się znikąd. On się wziął z marki spółki Agora, która będąc częścią Gazeta.pl ma zupełnie inne dostępy do gier, do twórców, do innych ważnych ludzi. Normalnie z ulicy tam nie wejdziesz. Plus, mówię, doświadczenie redaktorskie, które tam zyskaliśmy wszyscy, medialne, wideo, jak robić nagłówki, jak pisać treści, było... Nie byłoby tego innego, tak? Znaczy, można by też długo spekulować, co było gdyby. No nie byłoby gdyby, tak? Ja mogę powiedzieć, byłem zmęczony, poligamia była drogim bardzo hobby, zajmowała mi dużo czasu, generalnie drugi etat i po paru latach widzimy dobrze karierę innych serwisów internetowych, które są, mają wzlot i po kilku latach upadek, ponieważ to do niczego nie prowadzi. Dzięki temu, że była poligamia, przede wszystkim Jagora, mogliśmy płacić autorom pieniądze. One może nie były jakieś wyjątkowo duże, ale były na tyle, że oni stać z nami przez kilka lat. A wiadomo, że... Stąd pozdrawiamy oczywiście Konrada i tak, Literatora i Macia. Wiadomo, że... Doświadczenie w branży, czyli poznawanie ludzi, poznawanie procesu powstawania gier, też doświadczenie w tym względem premiery, odbiór tych premier, daje ten cały insight, którego szukają ludzie w tekstach. Żeby to mieć, trzeba to długo robić. Mamy tą całą tragedię branży, że płacimy mało, czyli ludzie dochodzą do pewnego okresu, zdobywają doświadczenie, po czym idą gdzieś dalej, żeby mieć za co żyć, bo mają rodzinę albo... Jak z QA-em troszeczkę, nie uważasz, że w QA-u jest też ten sam problem? Tak, że cholernie ważna praca, ludzie odchodzą. Cholernie ważna praca, która jest totalnie niedopłacona, w związku z czym ci ludzie, którzy nabywają tego niesamowicie cennego doświadczenia, odchodzą, tak? Odchodzą a gadałem z tobą, pamiętam ileś tam lat temu na twoim balkonie, że w Polsce z gier utrzymuje się, nie tam, cztery osoby z pisania o grach się utrzymuje. Wtedy tak było. Były cztery osoby. To ja, Tomek Kreszmarik, kogo tam jeszcze i Tymon. Ja jeszcze wtedy tam był Tymon, tak rzeczywiście, tak. Że tylko z pisania o grach. Tak. Że nic innego nie robiły pobocznego. Więc nic dziwnego, że poziom innych tekstów był taki, jaki był, ponieważ to byli młodzi ludzie, którzy nie mieli odtrzaskania w branży. Każdy lepszy pierwiec ich wykiwał, tak, no bo masz tutaj, są doświadczonego pierwca, który zatrudniony przez firmę, korporację, który robi to od lat, versus nie wiem, licealista, student, który... Są sposoby, żeby rozmiękczyć serce takiego człowieka, prawda? No tak, bardzo prosty sposób. Są i też wiadomo, jak mówić, co mówić. Mm-hmm. Pamiętajmy, to jest doświadczenie versus pasja, tak? No i tutaj a tutaj było know-how. A tutaj mieliśmy doświadczenie, przez to, że długo to robiliśmy, to wiedzieliśmy, czego unikać, albo w co nie wierzyć, albo gdzie dopytywać, albo wręcz znaliśmy się plotki, bo oni ludziom mówili na przykład, co się dzieje tak naprawdę. Czyli mieliśmy mając ten background, który zyskaliśmy w czwartki, tak? Mogliśmy zadać inne pytania tym ludziom. Dobra, Piotrek, to zamknijmy historię Poligami, potem żeś ruszył dalej i... Długa tułaczka. Była długa tułaczka, w sumie gdzieś podobna do mojej, bo ja miałem też takie same przejścia jak ty. Nawet żeśmy razem wylądowali w tym samym momencie, tak? W tej samej firmie, nie. W pewnym momencie. I to nie w Warszawie, żeby było śmieszniej. Nie mówmy o jakiej firmie, bo taki z zdaje się, że żaden z nas nie biegnie od razu. Czy ta firma z pingwinem? Ze zwierzęciem z Antarktyków. Rozumiem. No dobrze. W każdym razie, w którym momencie zrozumiałeś, że dziennikarstwo to jest ślepa ścieżka i że tam się już nic nie da zrobić i że trzeba szukać... Znaczy wiesz co, mnie zwolniono zanim się to się tak okazało. No dobra, ale to mogłeś dalej zostać dziennikarzem, no nie zostałeś. No jakby...
Nie wiem, czy mogłem. Jak się jest naczelnym i prowadzi serwisy, to się ciężko schodzi do poziomu niżej. To raz. Dwa, i też nie chcą tak łatwo ciebie zatrudniać, jeżeli byłeś naczelnym na przykład. Tak, zwłaszcza, że też pewnie masz inne wymagania finansowe wówczas, niż te inne serwisy mogą udźwignąć. Natomiast dodajmy, że też pamiętam, że prowadziłem wtedy rozmowy z ówczesnym, z Pawłem Olszewskim i tak dalej, że teraz, czy Michałem Jacerkiem, że wchodzimy teraz w streamy i wchodzimy w YouTube i w telewizję, więc pewnie warto było zrobić taki miks serwisu i streamu, tak? Czyli że masz normalną ramówkę na jakimś serwisie streamującym, plus dajesz opracowanie czy redakcją, tak? Ale czy ja teraz nie wiem, jak być media, w sensie szczerze nie wiedziałbym, jak być medium takie jak serwis internetowy. Wydaje mi się, że bez dużego wsparcia zewnętrznego podmiotu, który finansuje to, to byłoby to bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ ten rynek się skończył. Tak? Znaczy, mamy albo bardzo potężnych, prężnych youtuberów, którzy mają te zasięgi i ludzie tam lgną, albo konkurujemy ze światem. Ale to był ten ciekawy moment. Zresztą nawet kiedyś o tym rozmawiali, że zaraz, gdy skończyły się czasy Review Territory, skończył się Hyper, to dlaczego wyście potem nie poszli od razu na tego YouTube'a, prawda? Ja nie poszedłem, dlatego że nie miałem możliwości technicznych. Ale mieliście wiedzę, przygotowanie? Nie miałem, serio, ja wtedy nie miałem możliwości technicznych. Mieszkałem w miejscu, w którym miałem 10-megabitowy internet, który nawiasem mówiąc był taki do 2 lata temu, kiedy, bo właśnie te wirusy trochę to przegapiły. Mija rocznica, dwa lata jak stream i od 2 lat. 2 lata, powinieneś być 20 lat. No nie, ale zgadzam się, że zawsze są 2 lata właśnie. Najbardziej. Ja wam powiem, ja się bardzo dużo dowiedziałem o mediach gamingowych, kiedy z nich odszedłem, kiedy byłem w mediach technologicznych, czyli w tej kryptomanii. Spojrzenie z zewnątrz na. Bo jak jesteś w środku czegoś, to jesteś w tym rytmie życia, w tym rytmie pracy, wszystko oczywiste. Masz ten bąbelek, masz kolegów, wszystkich. Dopiero wyjście na zewnątrz okazuje się, że to wcale nie było ważne. Albo że świat patrzy inaczej, świat wygląda inaczej. I także rozumiem to, że będąc w środku czegoś i długo, jest bardzo trudno wyjść i spojrzeć na to obiektywnie. I przegapiasz ten moment, tak, nie? Dokładnie. I patrzysz na młodych, którzy cię przeganiają, bo ty byłeś gdzie indziej, tak? Ale też byłeś wtedy z wysokiego szczytu, dlatego nie patrzyłeś, co się dzieje tam u dołu. Czyli teraz twoim kolejnym szczytem jest BizDev generalnie, z tego co widzę, bo BizDev się pojawił chyba już przy okazji, kiedy żeś poszedł do Platicia? Tak, przy Platiżu. Generalnie te rozmowy biznesowe mnie zawsze interesowały, bo... Bo lubisz hajs i rozmawiać. Bo lubię rozmawiać i lubię uzyskiwać rzeczy, które chcę. Zmienił się dzień tygodnia. Kiedyś były czwartki, a potem jak przyszedłeś... Teraz każdy dzień jest czwartkiem. Nie ukrywam, że zawsze aspekt biznesowo-ekonomiczny bardzo interesował w grach. Czasami nie same gry, nawet bardziej, jak to wygląda, ile to kosztuje, kto z kim ma jakie umowy, bo też to kształtuje rynek, znaczy kształtuje te trendy w branży, tak? Znaczy możemy zrobić gry, ale patrzymy, co w nich będzie, patrzymy na te umowy, które są nawiązywane. Jest na to sprowadzone, kto z kim i tak dalej. I zawiodła cię twoja ścieżka teraz do Walkabouta. Tak, do Walkabouta, gdzie... W którym zresztą pracujesz z Jackiem. Z Jackiem pracuję, przy Jacka Grach, które produkuje... Z Arturem Garszyńcem. Tak. Nawiasem mówiąc, mieliśmy Artura tutaj jako gościa, możecie pamiętać, jeden z najciekawszych jakich tutaj rozmówców. Człowiek wyjątkowej kultury. Tak, mamy szczęście do super gości, naprawdę. Naprawdę, znaczy mamy samych super gości. Super gości, tylko w tym programie. Nie wyjątkowo wyjątkowi, tak? Tak jest. Tak, takich najlepszych. Z tobą się jeszcze okaże, nie ekscytuj się. Zobaczymy, na koniec czy wiesz. Ocena będzie? Czy zobaczymy, ile wytniemy, bo jak pamiętam, przypominamy, ten materiał nie jest na żywo. W związku z czym możemy Piotrka sobie pociąć tak, że nie zobaczycie tylko jak mówi dzień dobry, do widzenia, a w środku będziemy opowiadali o tym, jak fajnie jest, nie wiem... Poznań. Robić ten program na przykład. No, albo w jakimś innym mieście Polski. Albo w innym mieście. Tak. Ten Poznań wraca. Ale nie będziemy poruszali tego fragmentu twojego życia. Opowiedz o Walkaboucie. Skąd się tam wziąłeś, w jaki sposób w ogóle tam trafiłeś i co do Walkabouta się na mnie Robert Pużycki, którego znałem od Agory. Ach, Pużyn, pozdrawiamy. I zresztą od Wiedźmina, bo pamiętajmy, że Robert był tą osobą, która była w poszanie PR-u, kiedy ja ujawniłem, że nie ma końcowego Wiedźmina. To on odebrał ten cios. To on, koledze to zrobiłeś. Tak, to koledze. Świnia straszna. Dodajmy, że nasza branża jest jedną wielką sitwą, w której wszyscy się znamy, ale wbrew pozorom wcale nie jest tak, że jak się straci pracę, to od razu się dostaje. Nie, zależy. Znaczy dostaje się zwykle jakiś 1-2, ale to też nie jest tak, że ale mamy, jest jedna mamy, wielka mamy sitwa. Ale mamy Walkabout Games, ostatni był Liberated, prawda? To tak dumnie reprezentuje Liberated. Widzę. Podoba mi się bardzo w Walkaboutie to, że robi gry, które, jak zawsze narzekamy, że są takie same, nie eksperymentują, to my eksperymentujemy, z różnym sukcesem oczywiście komercyjnym i tak dalej, ale podejmujemy wyzwania przy Wonderlastie, czyli połączenie literatury podróżniczej z grą wideo, którą zrobiliśmy. Przy Liberty mam połączenie komiksu z grą wideo też i opowieści cyberpunkowe o świecie bardzo aktualnym. Wydaje mi się, że to jest fajne, że te gry się odróżniają, że nawet, że po pierwsze
jak patrzymy na odbiór, to on oczywiście, przy librettet jest różny, tak? Wiadomo, że nie ma podręcznika, jak zrobić połączenie komiksu z grą wideo, więc dużo było tam eksperymentów. Pewne rzeczy wyszły lepiej, pewne gorzej. Natomiast widać, że ta gra jest dyskutowana i to, co najbardziej mi zależało, że ludzie nie mówią, dyskutują, jest na afiszu, tak? Jest to jedna z tam, według Metacritic, chyba tam 40 najbardziej omawiana gra tego roku. Ale króciutka jest, króciutka, boli serce. No boli serce, bo boli budżet, no jakby, no. Pamiętajmy, że pomimo naszej świetnej remarketingowej roboty, którą zrobiliśmy, jednak jest to gra indie, która miała jakiś tam swój budżet i ona nie mogła być po prostu dużo dłuższa. Poza tym też pamiętajmy, ile że... No wiesz, no to tak 3-4 zeszyty, tak? Siadasz do tego i tak, no ja wiem... 6 godzin. 6 godzin? Nie, około 6 godzin to nie jest... Nie, no, ale masz niedosyt. No dobrze, lepiej, dobre, lepiej tak? Mieć niedosyt niż przesyt. Oczywiście, uważam. No wiadomo. Natomiast no, czy będą kolejne zeszyty? No ja tutaj siedzę przez 20 minut już tego programu i cały czas duszę w głowie. Chciałbym powiedzieć, że wydajemy się na peceta, ta wersja będzie bogatsza. Tak mogę powiedzieć. Na pewno będą voice-overy, a być może będą inne rzeczy. No dobrze, to wersja PC-towa, proszę mieć ją wyświetloną. Na razie wyszło na Switcha. Także... A jakie plany dalej? Co zamierzasz robić z życiem dalej? Będziesz na razie, jeździł walcem, jak to mówi stary dowcip? No, plan dalej to jest Wilkołak oczywiście, czyli Werewolf Apocalypse, czyli część Świata Mroku, czy mojego chyba ukochanego settingu fantastycznego, który miałem w całym życiu. Czyli Different Tales, twórcy Wonderlusta, ogłosili nie tak dawno temu, że zrobią teraz grę na bazie Wilkołaka Apokalipsy, Serce Lasu. To będzie dobra gra. Nie mogę jeszcze mówić nie więcej, ale... A czy ona będzie też w stylu właśnie takiej gra... Nawet nie visual novel. Napisałem w informacji prasowej, że jest to gra na kanwie Wonderlusta. Tak, że spójrzcie na poprzednie... Czyli też będzie w podobny sposób. Natomiast mogę powiedzieć, że jak gadałem dawno temu z Jackiem przy pierwszym Wonderlustie, wiedziałem, że to jest idealny RPG. Tak? Znaczy jako stary gracz RPG, który na RPG się wychował i tak dalej, obcowanie z tą przygodą w Tajlandii czy w Afryce, to było jakbym grał w sesję danego gracza. Po raz pierwszy się tak naprawdę wczułem w tego RPG i tak dalej. Więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, możemy dostać bardzo dobrego, ja bym to nazwał RPG-em, tak? Pewnie będą inne kategorie na Steamie czy gdzieś tam. Natomiast dla mnie osobiście jest to naprawdę taka stricte najbardziej hardkorowa gra RPG, jaką znam, ponieważ tak wyglądają gry RPG naprawdę, papierowe. W sensie nie, że statystyki, mechaniki gamingowe i tak dalej, tylko narracja. Decyzje, narracja i wpływanie na świat swoimi decyzjami. To o to chodzi w RPG-u. I ta historia, która płynie. Tak. W związku z tym. The Last of Us zagrałeś? Gram, kończę pierwszą część, którą jeszcze nie skończyłem, okazało, bo odkryłem, że gram na PS3 było za trudno, jako stary człowiek, już na czymś nie teraz rekty, Tadeusz, ale też już... Piotrek zawsze postulował, żeby gry miały guzik do przechodzenia, tak, a nie naciskasz guzik i przechodzisz. Tak, ponieważ dalej że wtedy to jest film, a nie gra, dalej ale... Dalej uważam, że jeżeli stracisz uwagę gracza na chwileczkę tej gry odejdzie, to może nie wrócić, to był mój przypadek. Mhm. Czyli jeżeli gra cię wypuści swoich szponów, to mamy tyle teraz atrakcyjnych wydarzeń na świecie, czyli inne gry, muzyki, koncerty, spacery, wyjścia, rozmowy, imprezy, wszystkie aktywności, że jeżeli gracz wyłączy grę na chwilę, żeby coś zrobić, to może już nie wrócić. Więc ja zawsze uważam, że zróbmy tak, mechanik. To niekoniecznie. Na przykład widzę teraz, jak jest Last of Us 1 zrobione, tak? Jeżeli ja gdzieś jestem długo zacięty i nie mogę czegoś zrobić, to się pojawia wskazówka natychmiast. Mm-hmm. Tak? Spójdź tam, dojdź tu. Gdybym wyszedł do YouTube'a, tak, żeby zobaczyć, czy do GameFAQ, czy czytając walkthrough, to tak się stało pewnie na PS3, że sorry, no nie wróciłem do gry. Nie wróciłem, bo było za dużo innych rzeczy dookoła się działo, więc to jest mój postulat. Niekoniecznie, żeby gry... Też chciałbym, żeby te gry były przyjemnością, a nie były takim zadaniem sadomacho, tak? Płacisz 250 zł i spada, nie nadajesz się. Rozumiem. Aczkolwiek cały czas uważam, że to troszeczkę mieszają ci się filmy z grami. Niemniej, poczekaj, musimy teraz zrobić kropkę, dlatego że w tym momencie kończymy pierwszą część naszej rozmowy z Piotrkiem. Dowiedzieliśmy się troszeczkę o tobie. Jeszcze mamy jedną rzecz, którą musimy zrobić. Za moment wrócimy do tej rozmowy. Ale Piotr, jeszcze jedno pytanie teraz. Momencik, jeszcze pytanie. Czas. Nie, spokojnie, to się przytnie. Piotrek, to jeszcze zanim zakończymy, bo jeszcze będzie jedna część, w której będziemy mówili o cyborgach, ale teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, stały element gry, tak? Jak się nazywa? Stałe elementy rozgrywki? Karny. Tak jest. Karny twój. Twoja największa branżowa fopa. Wiesz, to była moja taka personalna trauma, ponieważ byłem na E3, jak wiadomo, na E3 masz cały dzień targów, łażenia, potem cały dzień, potem wieczór pisania, a potem zwykle tak zwany networking, co się możemy domyślić, jak wygląda. Mhm. Więc owego dnia mój networking trwał do dosyć późna, z bardzo ciekawymi ludźmi. Na nieszczęście moje miałem wywiad z Shuhei Yoshidą, ówczesnym szefem studiów PlayStation, na godzinę 8 rano. To jest, dodajmy już drugi raz, kiedy ta postać pojawia się w kontekście Polaków i wywiadów w naszym programie i w tym sezonie.
Po tym wywiadzie doszło do mnie, po pierwsze, że poproszono mnie, żebym zażarł miętówkę, a po drugie, że nie do końca pamiętam, co powiedziałem. Na szczęście był to dobry wywiad i nawet tam jeszcze Łaj mi opowiedział historię w ogóle Move'a, ile to, że trwało to od PS2, więc ten PlayStation Move, bardzo dużo mówił o Microsoftie, Nintendo, co było dla mnie takie szokujące, że wysoki egzek. Natomiast naprawdę czułem się strasznie źle, tak że myślałem, co tam się w zasadzie wydarzyło. No i więc teraz to my jeszcze dodamy, że Marcin Kosman, który był w pierwszym odcinku tego sezonu, był w za krótkich gaciach, więc prawdopodobnie poświecił panu Szuszidzie, poświecił mu czymkolwiek. Klejnotami. Więc nie wiemy, co ten człowiek sobie myśli o Polakach, ale boimy się, że... To było dawno, więc może już tam... Dawno i nieprawda. Myśli dużo i dobrze. Dobrze, dziękujemy ci w takim razie serdecznie za rozmowę o tobie. Zaraz przejdziemy do kolejnej części naszego programu, a tymczasem do zobaczenia za chwileczkę. I teraz zapraszamy na ten blok, kiedy konsumpcja was zalewa. Niech was zaleje konsumpcja. Zajmiemy się tematem, który jest mi szczególnie bliski i który jest szczególnie na czasie też, dlatego że dzisiaj, akurat w dniu, kiedy my nagrywamy już nie na żywo nasz program, odbywa się chyba pierwszy oficjalny pokaz dla dziennikarzy polskich gry, która się spóźnia. Która będzie w listopadzie. Teoretycznie. Według najnowszego stanu wiedzy. Czy jest coś, o czym chcesz powiedzieć, Piotrek? No, różne są ploty. No zobaczymy. No, pamiętajmy, że Wiedźmin 3 też się przesuwał kilkukrotnie. Mam wrażenie, że jest tak duża presja i tak dużo oczekiwania wobec tej gry. W momencie, gdyby coś było chociaż trochę nie tak, to lepiej przełożyć i wyjść w pełnej glorii i chwale, no bo to ryzykować. Zrozumieją, inwestorzy wybaczą, prawda? Oczywiście, a opinia i recenzje będą, jakie będą, są niezmienne. Natomiast pamiętajmy, że jest to po pierwsze koń pociągowy całej polskiej branży gier, bo każdy szuka drugiej takiej firmy jak ta, inwestując w inne firmy. Mhm. Po drugie, oczekiwania są astronomiczne wobec tego tytułu. W związku z czym zawiedzone oczekiwania graczy mogą zaboleć. No, gracze pamiętajmy, że też łatwo nie wybaczają. Mogą wybaczyć przełożenie zakomunikowane odpowiednio, natomiast jeżeli gra nie spełni oczekiwań, no to wszyscy wiemy, że... A nie daj Boże, że będzie tam baba z wiecie, to wtedy to już w ogóle będzie katastrofa. Ale my nie o tym temacie, wbrew pozorom. Znaczy troszeczkę o tym, ale nie do końca. Bardziej, wspólnym tytule, tak? Bardziej tak, chodziło nam tak o sam temat cyberpunka jako zjawiska i cyber... Tak zwana teraźniejszość. I takiej tezy właśnie, taką tezę chcemy postawić, że cyberpunk jest już tak naprawdę teraz. I to już jest od... To nie jest teza. Cyberpunk jest teraz. To jest fakt. Cyberpunk to jest fakt, a mniej więcej stał się faktem od premiery telefonu firmy Apple, ponieważ wtedy zaczęliśmy znać klasyczną definicję cyborga, czyli na stałe zaczęliśmy współpracować z urządzeniem zewnętrznym. Tak. Patrzymy, że wstajemy rano. A tak, poprzednie to... telefony nie? Poprzednie? Nie, ponieważ nie sprawdzałeś telefonu rano natychmiast. On zadzwonił i on cię wzywał do siebie, bo coś się działo, natomiast sam sobie go nie brałeś. Natomiast teraz pierwszą rzecz po przebudzeniu prawdopodobnie każdy z nas bierze telefon tak i już robi komunikację z urządzeniem zewnętrznym, pamięcią zewnętrzną. Czyli to bardziej smartwon, a nie telefon, bo tak, ten telefon to jest bardziej takie pojęcie tak, oldschoolowe, prawda? Możemy powiedzieć terminal. Tak naprawdę to chodzi o to, że dostaliśmy terminal do łączenia się z siecią. Tak? I to o to chodzi. Ja zawsze też powtarzam, że dla mnie telefon nie jest urządzeniem do dzwonienia. To jest stara nazwa, która już jest przerażająca. Tak. Przez nas nie dzwoni telefonem. Wiadomo. Jeszcze komórka funkcjonowała, taka nazwa. Prawda? Więc to starzy ludzie pamiętają. I łączy się to teraz, te urządzenia łączą się bardziej z tymi komórkami ludzkimi, takimi organicznymi, czyli powstaje ten robot. Ale tak? Poczekaj, zacznijmy jeszcze w ogóle oddajmy cesarzowi co cesarskie i cyberpunkowi co cyberpunkowskie. Ty się, Piotrek, zajmowałeś, byłeś kiedyś, przypomnij mi, to był przewodniczący, wiceprzewodniczący, byłem w ruchu transhumanistycznym, dalej to jestem, ale ruch transhumanistyczny, czyli ruch zmian ludzkiego ciała ku ulepszaniu siebie, tak, to jest coś nowego, znaczy cywilizacja, ponieważ takim pierwszym przejawem były perfumy, tak? Czyli zmieniamy swoje... Poczekaj, zdefiniujmy najpierw, co to jest cyberpunk de facto, tak? Jak go rozumiemy? Cyberpunk to jest dziedzina sztuki i kultury, tak, która mówi o tym, że wysoce ztechnicyzowane społeczeństwo ma konflikt pomiędzy korporacjami a ludźmi. Na dole mamy, tak? No tu wynikają różne historie z tego konfliktu. Nie tak? Ma tej klasy średniej, jest tylko skrajność, tak? Cały punk to robi, tak? To jest ten, mamy różne punki, tak? Steampunki, dieselpunki, cyberpunki.
W cyberpunku jest ten cyber, czyli chodzi o społeczeństwo, które jest bardzo ztechnicyzowane i... I buduje się przeciwko klasie i dostęp do tych technologii tak? Determinuje, jakim jesteś. Tak jak kiedyś dawno temu dostęp do ziemi odróżniał chłopa od szlachcica, tak? Potem dostęp do fabryk i maszyn odróżniał proletariat od kapitalisty, tak? No teraz wjechaliśmy do danych i dostępu do technologii, to tutaj mamy korporacje versus konsumenci. Dobrze, ale w takim bardziej potocznym znaczeniu to jest generalnie rzecz biorąc świat oparty o komputery, w których my żyjemy. To, co mamy teraz, znaczy, jeżeli, w symbiozie z nim. Jeżeli sobie weźmiesz klasyczne wydania science fiction czy cyberpunkowe z lat 80., to ich straszenia są nagłówkami gazet dzisiaj. Mhm. Wirus zablokował hotel, tak? Czy cybernetyczny atak Rosji na Ukrainę wyłączył z obiegu Maersk? Nie wiem, kryptowaluty zmieniły ekonomię kraju X, tak? To jest coś, o czym myśmy w tych książkach czytali. To się dzieje. Czy to afrykańskich twórców, czy europejskich twórców? Tak. Czekaj, chińscy hakerzy wpłynęli na amerykańskie wybory, tak? Czy rosyjscy hakerzy, albo chińscy, albo inni, tak? W związku z czym to, co kiedyś było, naprawdę powiadam science fiction, teraz jest normalną gazetą, czytasz to, mówisz, okej, okay, tak był na świat, nie dziwisz się, czyli żyjesz w tym cyberpunku, mm-hmm. tak? Naprawdę, uwierzcie mi, jak macie 40 lat albo więcej, to takie rzeczy, to było takie wow, przewidział przyszłość, ale to będzie dystopia, nie? To mhm. będzie straszne. Albo jak to, że będziecie oceniał algorytm jakiś, czy jesteś przydatny do pracy? Oceniacie, tak, teraz? No tak. Jak palcem odblokowujesz urządzenie, płacisz? Nie no, przede wszystkim swój terminal odblokowujesz albo się na niego patrząc, albo go dotykając palcem. Ja ostatnio miałem taką konstatację. Gdzieś tam właśnie miałem odblokować urządzenie, tak? I dziewczę mi go podaje, ja przykładam palec i nie działa. Ona mówi, to chyba nie ten palec. Ja mówię, nie, poczekaj, bo tego sobie nie zeskanowałem, ale zeskanowałem sobie te dwa i drugim kciukiem, tak? I miałem taką nieprawdopodobną w ogóle nagle takie oświecenie, że rany boskie. Ja mam czytnik linii papilarnych w domu pod nosem, którego używam do najbardziej codziennej czynności, ale, nie? Tadeusz, jeżeli patrzysz na telefon, żeby zobaczyć, jaka jest pogoda, a nie za okno, to jest przykład, jak bardzo żyjemy już w tym internecie. No dobra, ale ja patrzę w telefon po to, żeby zobaczyć, jaka pogoda będzie za chwileczkę. To jest też troszeczkę, to już nie znaczy dobra. Ale rano nie dobra, czasem też sprawdzam, żeby zobaczyć. No właśnie, tak, to prawda. No dobra. Do tego pamiętajmy, że oczywiście był system Cyberpunk 2020, jest gra teraz 2077, która ma swoją stylistykę. Pamiętajmy, że Cyberpunk to naprawdę jest bardzo szeroki gatunek, bo wiele autorów, w tym dużo polskich znamienitych autorów. Więc oczywiście fajnie bardzo, że firma CD Projekt Red wyciągnęła jakby ten gatunek i go wyniosła na wyżynę. Natomiast, i zrobiła z tego trend. Tak, też, tego, tak? Natomiast pamiętajmy, że to jest bardzo szeroki, bardzo szeroko, tego było dużo więcej. Ja wiem, bo też mam dyskusję często o Liberated, przepraszam, że do tego wrócę. Czy to jest cyberpunk? To jest słuszne, bo Liberated to jest cyberpunkowa gra. Stricte vanilia cyberpunk, tak naprawdę klasyczna z Wikipedia definicji, tylko ponieważ nie ma tam koloru neonów i wszczepów, to nie jest cyberpunk. No nieprawda, tak? W sensie... Ale jest deszcz. Jest deszcz. Jest szaro. Przepraszam bardzo, bo teraz będzie padało w Warszawie. Nie będę mógł jeździć na mojej elektrycznej hulajnodze, która się świeci. Bo teraz chciałem dojść jeszcze do drugiego punktu definicyjnego, że tak powiem. Czyli czym jest cyborg? Czy ja jestem cyborgiem? Tak. Czy jestem cyborgiem tylko dlatego, że noszę okulary, czy też dlatego, nie, że na przykład masz telefon komórkowy, tak? Czy to mnie definiuje jako cyborga? To cię definiuje, bo na stałe interferujesz tą wtyczką do internetu i to jest ciągły kontakt. Co więcej, on cię zmienia. Mhm. Czyli pamiętamy. Pamiętasz numer telefonów nowych ludzi, których poznajesz? Nie. Pamiętasz. Urodzin pamiętasz? Nie pamiętasz. Jak dojechać mapę? Nie pamiętasz. To wszystko już chce robić telefon. Badania na mózgu pokazują, że jeżeli widzisz telefon w okolicy, to już nie pamiętasz, bo ty wiesz, że tam będzie, ta informacja. Tak, pamiętasz z źródła informacji, a nie samą informację. Także z tego powodu my ewoluujemy jako gatunek, zmieniamy się i w tym momencie, wyobraź sobie, że wyłączamy nagle telefon, to przecież byłby rozpad społeczeństwa. Tak? No tak, no w tym momencie to wiadomo. Znaczy... Dzięki Bogu, że pandemia była teraz, kiedy mamy smartfony, a nie 20 lat temu. Znaczy kwestia też, czy 20 lat temu mi byłyby warunki do tego, żeby ona zaistniała w takiej skali. Były samoloty. Ale nie było takiej skali przemieszczania się. Informacyjnej, tej bomby też. Informacyjnej, tego przekazu również. Nie, no to jest akurat rzecz, która raczej służy kontrolowaniu tej pandemii niż jej rozprzestrzenianiu się bardziej, tak? Informacyjny, tak nie, no, informacyjny system nie wpływa na rozprzestrzenianie się pandemii, bo ona się rozprzestrzenia niezależnie od systemu. Wiadomość podaje, kto, wiesz, i czy za nie, ale to mówisz o czym innym, to mówisz o manipulacji. Jeszcze wracając, panowie,
do Cyberpunka na chwilę, tak. Przepraszam, że tak wtrącę się w rozmowę. Nie, jedziesz, to ty jesteś gościem. Jeszcze, tak. jeszcze zobaczcie, że w tym Cyberpunku mamy tą stałą walkę z korporacjami. No właśnie, mamy, to też mamy. Mamy gafę, tak? Google, Amazon, Facebook, Apple, które mają, są praktycznie wszechwładne. Mamy piękną książkę Pani Zubów, czyli Kapitalizm nadzoru, który pokazuje, jak jesteśmy traktowani jako pola roponośne do ekstrakcji towaru, który sprzedany jest dalej. Nawet jesteś klientem. Wiedza, znaczy wiedza dane. I dane, tak. No i jak te firmy wpływają na nas nawet poza internetem, czyli przykładem takim koronnym jest gra Pokémon Go, który tam w Google współsponsoruje, która nie dość, że Google wie, czego szukasz, albo wie, czego będziesz chciał się dowiedzieć, czyli Google Now, który odpowie ci na pytanie, którego nie zadałeś, czy co zrobić w przyszłości, ale Google powie, gdzie pójdziesz w przyszłości. I to ci mówi Pokémon Go, idź tam, znajdziesz Pokémon, a Google wie, że tam pójdziesz. Ale też przy okazji jakby rozwoju technologii i też połączenia tego z sytuacją pandemiczną, to też opracowano jeszcze lepsze algorytmy do wykrywania na przykład twarzy, które są już zamaskowane, tak? No one były już od dawna i teraz coś śmieszniejsze, powstała cała moda privacy punk teraz powstaje, czyli wzory makijażu, które zakłócają CCD w rozpoznawanie twarzy i naszą identyfikację. To chyba jak żeśmy obserwowali protesty w Hongkongu, to było tak, chyba najbardziej widoczne, jak głęboko w cyberpunku jesteśmy. Tak, światełka na twarzy, lasery do oślepiania kamer, drony używane z dwóch stron do kontrolowania się. Pamiętasz historię z Hongkongu, kiedy się policja ścigała z Jakuzą dronami i zaczęli się bić? Nie. Tego nie znałem. No więc była taka sytuacja, że Jakuza zaczęła wysyłać narkotyki dronami. W związku z czym policja zbija drony do łapania ich dronów, więc oni zwrócili drony do łapania dronów, łapających drony. Mówią, że spada przestępczość i strzelaniny, natomiast mają świetne zabawy chłopaki, bo się ganiają dronami nad Hongkongiem. Także jest takie małe success story, że to się przeniosło na drony, tak? Ale no, czy nie jest to badanie cyberpunkowe? No nie, no ja wiem, no nawet, stary, nawet teraz ja to mam codziennie. Ja to mam codziennie. Jak myśmy ostatnio mieli taką właśnie sytuację, żeśmy pojechali jeździć na tych naszych hulajnogach, które powtórzę, ja w ogóle jeszcze ubrany w mój kostium, tak, że mam ochraniacze na nogi, jakiś tam hełm, kask, coś tam, to wygląda już po prostu jak Zakiry. My wyglądamy tak, jak ci kolesie, jeden do jednego, Kanejda i ci caca. I słuchajcie, przyjeżdża do nas koleś na rowerze. Jest to zwykły, normalny mountain bike, w dodatku mocno zajechany, jedyny taki w nim świecący element to były w miarę nowe rockshoki, czyli amortyzatory, a na nim przyczepione taśmami, gafą, tak na chama, są trzy wielkie baterie. Ten rower jeździ 70 na godzinę. Został zrobiony przez jednego kolesia, który jest po prostu elektrykiem dobrym. Ja tak stanąłem, popatrzyłem na te nasze błyszczące maszyny świecące obok ten rower i powiedziałem, no tak, cyberpunk, tak, środek Warszawy. Godzina 18 po południu, siedzimy z tymi telefonami, robimy sobie tymi telefonami, uploadujemy to od razu do sieci. No jak to nie jest cyberpunk, to ja już czegoś, znaczy jedyne czym się różni ten cyberpunk od tego, którego znamy. A te samochody, ale będą, znaczy są. Latające samochody są, nie, mi chodzi jeszcze o wszczepy, które są wszechobecne i które są używane nie tylko jako... Słynny Mr. Sus cyberpunka, tak? Póki co używamy ich tylko i wyłącznie jako protest, tak? Prawda, jeszcze aczkolwiek już widziałem film, który też na mnie zrobił niesamowite wrażenie. Facet biegnący po Venice Beach z protezą. Poczekaj, taką przepięknie zrobioną protezą. Już są modele na okładkach gazet, są modele z protezami, które są po prostu ładne. Już jest ten trend, że protezy są ładne i są ozdobą ciała, a nie zwłaszcza są... Zwłaszcza dzieci tak, teraz mają takie protezy robione bardzo. Co więcej, jeszcze wrócę do takiej tezy w tym cyberpunku. Pamiętajmy, że sportowcy niepełnosprawni, którzy mają protezę, mają lepsze wyniki niż ci sprawni. No właśnie. Także mieliśmy pierwszą taką olimpiadę transhumanistyczną, to było 2015 w Londynie. Kiedy Pistorius wystartował. I tu się odbyły też dyskusje, prawda? Tak, czy... jak liczyć w ogóle te wyniki, jak to klasyfikować. No to mówimy o Pistoriusie, tak? Tak, mówimy o pierwszym, to był 12, świata, 12 chyba. Może 12. To mistrzostwa świata osób niepełnosprawnych. Tak się okazało, że wyniki osób niepełnosprawnych są lepsze niż tych sportowców, więc były to pierwsze transhumanistyczne jakby wyścigi, gdzie ściga się technologia, tak? Czyli ściga się cyborgi tak naprawdę. Czyli docelowo co? Będą dwie olimpiady, jedna dla normalsów, druga dla prawdopodobnie. Dla cyberów. Albo wręcz nie będzie normalnych, bo po co? W sensie, że zwłaszcza w historii olimpiad, to zawsze byli ludzie byli sztukowani przez różne państwa, żeby byli lepsi, tak? Tylko były to rzeczy medyczne, teraz będą rzeczy technologiczne. Nie sądzisz, że ludzie będą chcieli utrzymać tą taką ludzką olimpiadę, żeby nie zamieniła się, krótko mówiąc, to, czym jest Formuła 1 na przykład, tak? Gdzie masz czynnik ludzki, ale ważniejszy od czynnika ludzkiego zdecydowanie jest olimpiada czynnik, zawsze była czynnik wyścigiem nauki, ponieważ zawsze był tam doping. Masz rację. W sumie jak się spojrzy na przykład na Phelpsa, który ma swój kostium, który został zrobiony na wzór skóry rekina, tak? No to jest wyścig technologiczny już. I który uciął mu tam bodajże chyba sekundę na basenie. Nie dam sobie mówić, że ta szlachetna rywalizacja grecka czy tam rzymska to przetrwa, bo nie, to zawsze był polityczny
klasyczny wyścig, w którym brały udział kraje i firmy. Mhm. Po prostu teraz jest bardziej widoczne. Kiedyś było to, ukrywaliśmy to dopingiem i tak dalej. Teraz ono jest prosto. Najnowsze rowery, najnowsze kostiumy, jak powiedziałeś, najnowsze leki i tak dalej, tak dalej. Ja dodam jeszcze jedną ważną rzecz, że Piotrek generalnie ma dosyć nihilistyczne podejście do życia, więc nie spodziewajcie się tego, że on powie cokolwiek złego. Tak, że dla niego to jest oczywiste i super fajne. Możemy już wiemy, przeczytaliśmy te książki, klasykę science fiction, oglądaliśmy filmy, możemy mówić, że nadal to wszystko powoduje, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, ponieważ przeżywalność dzieci, nasze nierówności społeczne, które się wyrównują, możliwości, które mamy, nigdy tak nie było. Nigdy nie było takiej tolerancji, takiego zrozumienia. Oczywiście możemy patrzeć na to, co się dzieje w Ameryce i tak dalej, mówić, że jest źle, ale to jest pikuś w tym, co było wcześniej. Zobaczcie. 200 lat temu to do tych czarnych po prostu strzelano. Tak? I rzezi hugenotów, rzezi rdzennych plemion gdzieś tam. Teraz mamy aferę, przepraszam, mamy cały ruch społeczny z powodu jednego morderstwa, którego dokonałby tak policjant. Mhm. No to kiedyś to była norma, tak? Więc naprawdę... Ruchy społeczne na jednym mordzie to jednak zawsze były, tak? Znaczy umówmy się, że jeden doprowadził to do pierwszej wojny światowej. To jest skomplikowana sytuacja, która tutaj ma różne aspekty, więc nie chcę jej poruszać, bo za mało mamy za czasu. Chcę tylko powiedzieć, że dzięki technologii, dzięki temu, że poznajemy się coraz bardziej, że mamy, bo są takie teorie, że tam Facebook nas ogranicza, że jesteśmy już nic ze sobą nie gadamy. To nie jest prawda. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Gadamy z sobą najwięcej, jak gadaliśmy. Poznajemy, oczywiście mamy bańki, ale dzięki temu widzimy też innych ludzi coraz bardziej, więc mamy największą tolerancję. Rośnie nam inteligencja, rośnie nam współczucie i empatia. A jakie są zagrożenia? Nie znamy zagrożeń. Bo wiesz, wsiedliśmy do takiego roweru i zjeżdżamy z góry bez trzymanki. Bo przyszłość jest teraz. Jaka jest przyszłość? Co gorsze, zanim zbadamy tą teraźniejszość, to jest przyszłością. Więc możemy powiedzieć, aha, tutaj to źle żeśmy zdecydowali, albo trzeba było to ograniczyć. No trudno, tak? Nie wiemy tego. Tak samo jak nie przewidzieliśmy, jakie zmiany wprowadzi Facebook, czy generalnie sieci społecznościowe w naszym życiu. Co zmienią smartfony i mobilny internet, to dopiero teraz poznajemy, tak? Po tych 50 latach. Mamy doskonałą książkę Skadukaja po piśmie, bardzo polecam. On tam mniej więcej robi świetną diagnostykę. Po piśmie, bo tam był tytuł. To był Dukaja po piśmie, gdybyście nie zauważyli. On tam robi taką bardzo dobrą analizę, że przechodzimy w świat postpiśmienny. Czyli świat, gdzie zamiast zewnętrznego nośnika danych, czyli takiego empatycznego, że ja przelewam siebie na papier, czy nam inny nośnik. Ty to czytasz, w związku z czym wczuwasz się we mnie, te neurony lustrzane się tam odzywają, tak? I bardziej czujesz jak ja, więc bardziej mnie rozumiesz. Przechodzimy w świat bezpośredniego transferu myśli. To jest mniej więcej telewizja, YouTube, stream i tak dalej. Na razie strumień tylko, świadomości, krótko mówiąc, bez obróbki praktycznie. Wrażeń. Na razie tylko czyśniamy wideo i audio, ale przecież dojdzie tam niedługo zapach, smak. Mogą dojść, tak. To nie jest problemem, tak? W związku z czym bez tego pośrednika my przestaniemy się tak rozumieć i schodzimy w banieczki takie i co więcej schodzimy do poziomu emocji, z poziomu logiki. Co trochę na przykład widać w naszym świecie. Na przykład widzimy, że nie czytamy rozprawy politycznej polityków, tylko oglądamy show w telewizji, albo oglądamy debatę i patrzymy, kto bardziej komu dokopał, zaorał, czy jak tam się tam... Czyli bawimy się, interesują nas tylko i wyłącznie emocje, które generują ci ludzie, a nie interesuje nas to, co oni mówią. Oczywiście gdzieś tam się identyfikujemy z jakimś przekazem, ale bardziej chodzi o to, kto kogo zaorał. Tak. Tak? To jest albo ostro o kimś. To jest to pierwsze pytanie, które jest stawiane po takiej debacie. Tak. Natomiast pamiętajmy, że ta klasyczna pisma debata to było tak, że osoba, która dyskutowała z drugą, musiała też przedstawić jej punkt widzenia, żeby udowodnić, że go rozumie. A nie tak jak teraz, tam wiesz, sztuczki erystyczne i tak dalej. Co więcej, przez to, że schodzimy z tego pisma w ten transfer myśli, to przechodzimy coraz bardziej w takie atomowe grupy. Czyli coraz bardziej się dzielimy i mówimy, że my się nie zrozumiemy, w związku z czym sympatyzujemy się z tą mniejszą grupą. Jak tego słucham, to mi się cały czas przypomina Marshall McLuhan i jego słynna teoria dotycząca mediów gorących i zimnych. I cały czas mam wrażenie, że on jednak to źle powiedział, bo on mówił dokładnie o tym samym, o czym ty mówisz. Czyli o jakby różnicy pomiędzy słowem pisanym i mediami pisanymi, a mediami, jemu chodziło o telewizję, nie przewidział jeszcze streamingów i internetów, ale tam była taka teoria, że generalnie media pisane to są media zimne, wróć, dobrze mówię? Nie, to są media gorące, a media zimne to są te telewizyjne, bo chodzi o to, że do telewizyjnych to musisz włożyć swoją inteligencję, żeby tą informację podgrzać. A ja uważam, że jest dokładnie się tylko odwrotnie, że to słowo pisane jest tym medium zimnym, w którym na zimno możesz sobie rozkminić. Masz więcej czasu. Ja bym się tutaj odniósł. Czyli ja na przykład przestałem słuchać świadomości i newsów, a bardziej mam książki, opracowania, ponieważ wierzę, że nie jestem w stanie ocenić świata teraz. Mam za mało informacji, co więcej, my tego świata nie rozumiemy.
Konia z rzędem temu, kto wie, jak działa spuszka do kibla. Bo zapytać się ludzi, czy wiedzą, jak działa spuszka do toalety, większość nie wie. Jak działa... Ja wiem, bo rozmontowałem. No dobrze, ale masz 40 parę lat, więc jakby żyłeś w analogu, tak. Ale... Ludzie... też masz 40 parę. To wiem, ale ludzie nie wiedzą, jak działają rzeczy i jak działają mechanizmy świata, ponieważ odjechaliśmy, kiedyś jak żyliśmy sobie na... w takiej wioseczce, tak? To i świnie otłukliśmy, i obcięliśmy łeb kurczakowi, zbudowaliśmy dom, zaoraliśmy pole. Wykopaliśmy studnie, wiedzieliśmy, jak wszystko, to działa, wszystko każdy wiedział, jak działa, tak? Znaliśmy sąsiada. Tak. Teraz żyjemy w świecie, gdzie nie wiemy, jak to działa. W związku z czym, jak możemy podejmować decyzję, skoro nie wiemy, jak się produkuje telefony, jak działa armia, jak jest w wojsku, jak jest w fabryce, jak wygląda w kopalnia, a nagle prosimy w wyborach, żeby wybrać jakąś opcję, która nam mówi, jak jest, a my nie wiemy, jak jest, to skąd oni mogą wiedzieć? Mhm. Albo skąd my wiemy, że oni wiedzą? Ale z drugiej strony, ja mam wrażenie, że im mniej wiemy, to tym bardziej czujemy się ekspertami. Że tym bardziej działamy na emocjach też. Że poruszysz jakikolwiek temat, to zaraz wszyscy mają coś do powiedzenia. Jeżeli jest lot kosmiczny, to wszyscy znają się na nas. Wirusologów, tak? Tam ekonomistów. Pandemia, oczywiście. Ja, natomiast zobaczmy, że ponieważ nie znamy tego świata i coraz bardziej go nie będziemy znali, ponieważ liczba danych, która do nas spada, czy tam ilość danych, która do nas spada, jest porażająca. W sensie nagle się okazuje, że to teoria chaosu, że tam zjedzenie węża w prowincji chińskiej wpływa na Warszawę. No okazało się, że wpływa, tak? No tak. Lockdown, wszystko zamknięte, 3 miesiące pandemii, dziękuję bardzo. Więc jakim cudem możemy podjąć decyzję i nadążyć jest za tym, taka teoria, co się jest dzieje? Taka teoria, że nie ma żadnego rządu światowego, dlatego że świat jest niesterowalny. My byśmy bardzo chcieli, ponieważ my szukamy jako ludzie porządku w tym chaosie. Mhm. Chcielibyśmy, żeby był jakiś wielki albo dobry plan, albo zły plan, żeby to był jakiś cel. Tak nie jest. Tutaj też jest ten wpływ religii, tak? Czyli kiedyś wiedzieliśmy, że wszystko się dzieje, bo coś zrobiliśmy. Mhm. Przekląłeś rano deszcz, tak? Źle się prowadziła twoja wioska, zaraza. Pójdź na modlitwę, ktoś tam czuwa, jest ojciec. Tak? Wyszliśmy z tej epoki dziecka, tak? Że było ten ojciec, który czuwał i wszystko się działo przez nas, do tej epoki, że świat ma nas gdzieś. W sensie, mm-hmm. Rzeczy się dzieją bez nas i teraz jak żyć? W sensie, może zrozumieliśmy, wszystko, że jesteśmy niepotrzebni. Skoro nikogo to nie interesuje. No i to jest ten taki etap dorosłości, kiedy się orientujesz, że o Jezu, no, nikt nie patrzy. Mogę wszystko. Nie mogę wszystko, ale też nie mogę nic, bo po co to robić, skoro nie ma żadnego, tak. Nie ma nic dalej. Więc w to umarłe, czy umierają te wielkie cztery duże religie, czekamy na nowe religie, bo zawsze jest jakaś religia. Mm-hmm. Ludzie potrzebują religii, czyli, to jest oczywiste. Znaczy wiecie, według definicji to i wegetarianizm będzie religią, liberalna demokracja będzie religią, ma swoje święte księgi, ma swoich proroków, ma swoje rytuały. Nie szukając daleko, Donald Trump w Ameryce jest najlepszym dowodem tego, że polityk może być religią. Ale tak? To jest 100%... każda ideologia jest jakoś tam religią, ponieważ ma swoich kapłanów, ma swoje rytuały i ma swoich wyznawców. To po prostu i tyle. Możemy długo składać, że tak nie jest, ale jak sobie pomyślimy o na przykład, czy jestem weganinem, to jakby dzień dobry. O tym pogadamy z naszym następnym gościem w następnym odcinku, bo on jest weganinem i to podobno hardkorowym. To będzie to bardzo ciekawy odcinek, muszę powiedzieć, bo my jesteśmy hardkorowymi mięsożercami. Ja to będę jadł hamburgera na jego oczach. Tak jest. Ale dobrze, to czyli jesteśmy teraz, powiedzmy, świat jest na etapie tego 40-letniego faceta. No sądzę, że młodszego. I teraz tak, wchodzę... 30-letniego faceta. To nie, no, albo kobiety. Wchodzę w etap dorosłości po byciu dzieckiem. Tak, to nie wiem, jak ten wiek się teraz zmienia. To nastolatek. Nastolatek. Nie wiem, ciężko... Na to, jaki jest zbuntowany, jak się obraża o to, że mu się mówi, na przykład, że ma nie grzać, tak, to wydaje mi się, że jednak... 20-latek, tak. Nie, 14-13-latek wkurzony taki, że nie, ale może jakiś targiet, a ja będę chciał grzać, bo ja umrę i już. Teraz wchodzą w to technologie, naukowcy, algorytmy. Mhm. Czyli ludzie, którzy jakoś tam część rzeczywistości rozumieją, ale co mają jej wyjaśnić? W sensie, sądzę, że żadne z akcji, tu siedzimy, nie zrozumie współczesnego rynku finansowego bez już lat studiów ekonomii. I będzie ten biedny ekspert, który się będzie mówił, dlaczego dolar spada, albo czy to dobrze, czy źle, ty mówisz, Co to dolar? No, albo dojdziemy do tego punktu, kiedy na przykład będziesz miał monit na swoim telefonie, słuchaj, idzie wielki kryzys, możemy zrobić to lub to. Ja ci tego nie jestem w stanie wyjaśnić, ale musisz podjąć decyzję, tak? Czyli wracasz do takich gier prostych, SMS-owych, tekstowych. No, że wiesz, kryzys. Że... A, zostaje, B, uciekam. No tak, no bo... Że życie jest grą RPG, to chyba już żeśmy dawno temu ustalili, tak? No bo mówię, żyjemy w świecie, którego nie rozumiemy i który jest coraz szybciej się rozpędza. Coraz więcej danych ma znaczenie. I nasz umysł, który się tam wykształcił 30 tysięcy lat temu na tej afrykańskiej sawannie, no on wie, że jedzenie dobre, nie jedzenie złe, tak? Zobaczcie, jak się strasznie zmienia na przykład moralność. Czyli kiedyś wiadomo było, nie kradnij, albo nie pozwalać zabierać komuś czegoś, co nie jest jego. No a teraz, jeżeli ja daję pieniądze bankowi, który inwestuje w złodziejską firmę, to ja kradnę? Albo jak mam sprawdzić, czy mój bank nie uczestniczy w operacjach, które czynią komuś nieszczęście, czyli finansuje jakieś złe operacje. Nie wiem. Mówiąc, kupowanie koszulek z Chin, na przykład, nie? Czy kupowanie telefonu. Każda rzecz, o którą mamy, nie wiemy, nie znamy historii, a pamiętajcie, że nasza moralność, nasze prawa wykształciły się w momencie, kiedy myśmy to rozumieli, tak? Mhm.
to jest moja świnia, to jest moje pole, kiedyś, to jest mój dom. Kiedyś świat był prosty po prostu. Albo, znaczy był mało dla nas znany, przez co go ogarnialiśmy, a teraz to... Ale był też prosty, nie, zgodzimy się. Był mniejszy, był prostszy, był nieskomplikowany przez to, że nie miałeś... Nie dożywaliśmy, żeby poznać konsekwencje naszych działań, tak? No dobrze, ale też nie miałeś wiedzy, nie miałeś możliwości to poznania tego. To prawda, tak. Telefony, tak? Sam, błogosławieni ci, którzy są głupi, bo oni nie mają problemów, krótko mówiąc, tak? Ci, którzy nie czytają i którzy się nie interesują, bo im się najprościej żyje. I to jest normalna rzecz, że w momencie, kiedy zaczynasz myśleć i zaczynasz wątpić, to zaczynasz cierpić. Tak. I tu wychodzimy do tego cyberpunka, czyli wejścia sztucznej inteligencji, algorytmów, które nas wspomagają. Tak? Znaczy wiemy już teraz, że nie trafimy do studia Polsatu bez mapy. Ja bym nie trafił, nie ma takiej możliwości. Ale to też dotyczy innych dziedzin życia. Tak? Czyli coraz więcej oddajemy tej władzy algorytmom. A przez to, uwaga, jesteśmy przez nie hodowani. Tak jak myśmy sobie udomowili pieski kiedyś i kotki, że te, które były milsze i tak dalej, to żyły dłużej. Tak samo jak się bardziej słuchasz algorytmu Google'a, to pewnie masz benefity, tak? Bo Google cię bardziej lubi, a Google ma wszelką wiedzę. Czyli po prostu komputery algorytm nas wychowują. Zostajemy udomowieni przez algorytmy. Krótko mówiąc, to jest genialne zamknięcie naszej rozmowy. Niestety musimy już kończyć. Tak. Akurat tą rozmowę, powiem ci, moglibyśmy jeszcze toczyć długo. Ale wrócimy. Wrócimy. Może go jeszcze kiedyś zaprosimy? Zaprosimy. Wtedy będę wyjątkowy, bo będę drugi raz. Jak już wyjdzie Cyberpunk... Tak, wtedy będziesz mniej wyjątkowy, ale cały czas będziesz cenny dla nas. Cały czas. Naszym gościem był Piotrek Gnyp. Dziękuję. W tym momencie PR-owiec, bizdewowiec, marketingowiec, kiedyś dziennikarz, futurolog, specjalista od cyberpunku. I nihilista. A także nasz serdeczny przyjaciel. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. A my zapraszamy was na krótką przerwę, ale wrócimy jeszcze. Konsumpcyjna, cyborgi, sprzedaże. Oni wszyscy o was wiedzą wszystko. Wszystko wiedzą o was. Kupicie to i tak. Ja po prostu lubię, jak on odlicza. To tak, ale jak tak dalej pójdzie, to wie, że nasz... Pozdrawiamy. O, pozdrawiamy głosie. Pozdrowił nas, nas pozdrowił, was nie, ale nas tak. Powiedział pozdrawiam. Natomiast chcę powiedzieć, że jak będziemy tak z tymi bumperami szaleli, to niedługo będzie sam bumper w tym programie. Będzie bumper od bampera do bampera i będzie reklama. Bumper. Więc no w ramach różnych różności mamy temat pierwszy. Temat pierwszy jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to temat pod tytułem This War of Mine zostało szkolną lekturą. Czyli Radziu. Ja jestem w kredytach szkolnej lektury. To taki trochę Sienkiewicz. To znaczy, że ty jesteś jak Sienkiewicz. No, że trochę się tak poczułem, bo jeżeli omawiasz jakąś książkę, prawda, jakąś klasykę, czy to poezji, czy literatury, znajdującą się w takim kanonie, to tam jest nazwisko autora. Ja co prawda nie jestem autorem tej gry, ale byłem osobą, która otarła się była w testach This War of Mine. I tam, jak sobie oglądasz, bez względu na to, czy PC, czy Switch, to tam w kredytach jest moje nazwisko. I to jest takie moje, wiesz co, takie moje spełnione marzenie. Bo zawsze jak człowiek tak opowiada o tych grach... Ja ci nie chcę przerywać nawet, bo jesteś tak po prostu tym, to, o Jezus. Jak to chciałby chociaż w takiej jednej zostać unieśmiertelniony. Takie unieśmiertelnili całkiem ładnie, tylko teraz kwestia, czy to ma sens, czy nie ma. Bo moim zdaniem to jest kiełbasa wyborcza, 100%owa. To, rzucona, znaczy ja zawsze powtarzałem, że co jak co, ale akurat nasza obecna władza rozumie, że gry są ważne. To jest przynajmniej jeden bonus. Nie wiem, czy rozumie gry, nie wiem, znaczy raczej nie rozumie. Nie wiem, czy rozumie, jak się je robi, natomiast rozumie, że gry są ważne i że są ważnym narzędziem w kontakcie z młodzieżą. W związku z czym bardzo konsekwentnie te gry wykorzystuje do tego, żeby sobie robić politykę. I trudno się im dziwić, szczerze mówiąc. Przy okazji zrobili, no parę dobrych rzeczy zrobili. Udało się nie zepsuć, jak to się mówi. Mhm. Natomiast w tym przypadku ja mam... Znaczy serce mi się kroi, bo tak, z jednej strony strasznie się cieszę, że gry zostały zauważone w taki sposób i tak uważam, że generalnie jest miejsce gier w kanonie szkolnych lektura. To jest lektura się... Lektur właśnie, no to jest paradoks, także to nie chodzi o... Już teraz nie powinno być lektur w ogóle. To co żeśmy rozmawiali z Piotrkiem, że czasy nam się zmieniły. Zmieniły nam się... mówimy telefon na urządzenie, którego używam, które nie jest telefonem. Ja na przykład w ogóle nie dzwonię. Tak? Ja nie lubię rozmawiać w ogóle przez telefon. Już abstrahuję od tego, że ludzie teraz przez telefon, zwróćcie uwagę, że zaczęli rozmawiać już nie tak, jak się kiedyś rozmawiało. Tak, tu jest mikrofon, tu w tym miejscu. Mhm. Jest mikrofonik taki mały. Głośniczek, przepraszam, głośniczek? Nie mikrofonik. Mikrofonik jest tutaj. Głośniczek. I ten głośniczek robi taką rzecz, że jak się go przyłoży do ucha, to z niego leci dźwięk do ucha.
Czy widzieliście kogoś, kto rozmawia w ten sposób przez telefon ostatnio? Bo ja widzę tylko ludzi, którzy się gadają tak. Już zupełnie zapomnieli, że to się trzyma w ten sposób. No ale wracając, do czego, o co zmieniają. Mi chodzi? Jesteśmy cały czas przy tym. Zmienia się też koncepcja tego, czym jest lektura. Dlatego bardzo mi się podoba, żeby dorzucić do lektury filmy i seriale i generalnie media elektroniczne jako takie. Kanon mediów elektronicznych. Nie, natomiast... kanon mediów szkolnych. Kanon mediów szkolnych, tak. No, właściwie tak, tak multimediów kanon, szkolnych. Kanon multimediów szkolnych, to jest bardzo ładnie powiedziane, Radziu. I no nie wpisuje mi się w to wszystko wrzucanie na 2 tygodnie przed wyborami obietnicy, że teraz wrzucimy tutaj This War of Mine do lektur. Ma być nieobowiązkowe, ma być dla dorosłych, ale cały czas jakby... Znaczy ta nieobowiązkowość tutaj jednak ratuje sytuację, bo gdyby była jeszcze obowiązkowa, no to w ogóle to absurdalne, tak? No bo pandemia udowodniła, że dobre 20% czy 30% dzieci nie ma w ogóle dostępu do komputera i nie może brać udziału na przykład w szkolnictwie zdalnym, bo nie ma jak, tak? Muszą pożyczyć ten komputer. A to od tego trzeba właśnie było. A tutaj tak naprawdę od zacząć, tego trzeba byłoby zacząć. Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym grasz to w szkole, na jakimś komputerze szkolnym, na informatyce, to nie, no raczej na polskim. Na języku polskim. Na języku polskim. Ale jest tam cała masa nieprzemyślanych rzeczy z tym związanych. My sobie rozmawiamy o tej historii, kiedy już są wakacje, kiedy jest przerwa wakacyjna. Już jest po tych wyborach, tak, ale kot zawsze na kolanach, już nie trzeba walczyć, przed wiadomo, jakimiś tak? wyborami. Zawsze wiemy, tak jest, gdzie jest człowiek koń. Zawsze dokonuje jakichś wyborów, więc to w tym sensie przed wyborami jesteśmy. Natomiast no właśnie tutaj ja widzę przede wszystkim, oczywiście cała fajność tematu jest wysoka, prawda? Mm-hmm. Że gra, czyli coś, co kochamy, gry w ogóle wchodzą do już bardzo poważnego mainstreamu, mm-hmm. czyli wchodzą jako narzędzie edukacji. Ale z drugiej strony jest tak, bardzo duży problem technologiczny, bo komputery trzeba mieć. This War of Mine nie jest taką grą, która wymaga niesamowicie jak mocnego sprzętu, jak na obecne czasy, bo w wersji nawet tabletowej się ta gra doczekała, więc można sobie oczywiście też zagrać na komórce, na tablecie, czy na przenośnej konsoli. Na Switchu, no powiedz to wprost, powiedz. Jak Switchu. Zapłaci, to powiem wprost. A jest na Switchu pstryczku. W ogóle? Jest, oczywiście. No widzisz, no, czyli jest na wszystkim ważnym. Ale jest jeszcze jest drugi bardzo ważny element tej całej opowieści, nauczyciele i ich podejście do gier, do świata gier i do samego medium. O tym nawet nie pomyślałem przecież, że jeszcze do tego wszystkiego jest tak, a jest jeszcze analiza nauczyciela. Ilu nauczycieli gra w gry? Ilu nauczycieli jest w stanie zrozumieć gry? Coraz więcej gry? Moim zdaniem. Ilu bo nauczycieli coraz... opowie o tym świecie? Radziu, pamiętaj też z drugiej strony, że nauczyciele to nie są też ludzie, znaczy, że oni się zmieniają i młodnieją jednak mimo wszystko, mm-hmm. tak? I że dochodzi teraz do szkół, do nauczania, dochodzi pokolenie, które się tak jak my wychowało na tym, tak? Bardziej lub mniej, ale jest na pewno grupa... Masz moją uwagę cały czas. A teraz będę tak robił, jak będziesz coś mówił, będę chciał zwrócić twoją uwagę, robił... Przepraszam. Jak wiecie, ten program ma swoją nazwę i musimy pewne rzeczy tutaj oddać fopaksowi, co fopaksowe. No. Dokładnie. Okay. I wracamy do nauczycieli. Wracając do nauczycieli. No mówię, no jestem w stanie uwierzyć w to, że są nauczyciele, którzy będą w stanie sobie poradzić z takim tematem. Ja nie jestem pewien, czy akurat This War of Mine jest po prostu najlepszym tematem na medium szkolne, multimedium szkolne. Bo po pierwsze, to nie jest reprezentacja naszej kultury do końca. W sensie to nie jest Sienkiewicz, tak? Przy Sienkiewiczu można się zżynać, że jest przestarzały, że jest rasistowski, kolonialny, bo jest. I możecie się też zżynać, bo że nie jest, ale czasy. Jest, tak? Bo takie były kiedyś czasy i tego nie czuto po prostu, tak? Nie było jakby nie takiego... Było, to Sienkiewicz jak tworzył, to coś to nie było nienormalnego, pisane, tak? To nie było pisane jako rasistowskie, nie było pisane jako niewrażliwe na jakieś tam kwestie, tylko po prostu takie były wtedy czasy. Natomiast, nie wiem, jak mnie spytano o... Bo spytali mnie koledzy nasi branżowi w ramach eksperckiej porady, jaka gra powinna trafić, no to powiedziałem bez zastanowienia to, co powie każdy, no Wiedźmin 3. To ja też to powiedziałem. Wiedźmin jako seria, przepraszam, Wiedźmin jako seria, nie tak, Wiedźmin 3, to jest bardzo ważne, jako Wiedźmin seria. Jako seria. Mhm. Dlatego, że to rzeczywiście jest emanacja naszej kultury, jest oparte o naszą kulturę, jest oparte o książkę polską, ważną bardzo, która nawiasem mówiąc, powinna być w kanonie, a zdaje się, że nie właśnie jest. To jest ważne, Sapkowski powinien być w kanonie lektur szkolnych.
czy mediów, multimediów szkolnych. Znaczy, tak? Gdyby zakończyć, tej nazwy. Żeby zakończyć ten temat, bo chyba już możemy go zakończyć, już nie musimy się nad nim, tak? Już pastwić więcej. To znaczy nie, wiesz co, warto powiedzieć, że na pewno This War of Mine pokazuje wojnę, brutalność wojny, jest pełen różnych dramatycznych, moralnych wyborów. Tak. To jest na pewno fajna baza do opowiedzenia. Jest świetną sprawą i powinno być jako gdzieś też dodatek, nie wiem, na lekcjach etyki, na lekcjach religii, gdzieś w tą stronę bardziej wychowawczych. Ale ja tego akurat nie widzę jako lektury tego konkretnego tytułu, nie odbierając jego wyjątkowej wartości, bo wiesz, że go wyjątkowo cenię, ale mi on nie pasuje, bo tam jest za mało do czytania, krótko mówiąc. On jest bardzo emocjonalny i bardzo wynika to z gameplayu, ale nie wynika to akurat z czystego jakby przesyłu informacji. Znaczy, no nie chodzi tylko o czytanie, bo w Wiedźminie nie trzeba czytać, można słuchać, tak? Ale chodzi o to, że tam nie mam... Brakuje mi tej literackości tej gry. O, może o to mi chodzi. Dlatego mi tam nie do końca on zagrał z kanonem lektur. Czyli wracając, Andrzej Sapkowski zdecydowanie powinien znaleźć się w kanonie lektur szkolnych. Używajmy jeszcze tej starej nazwy i jeżeli szukalibyśmy gry z naszego zakątka, tej części Europy, z naszego kraju, to na pewno seria wiedźmińska też zdecydowanie należy do takiego kanonu, który trzeba po prostu poznać. Poza tym jest to wielkie wydarzenie socjospołeczne, socjokulturowe w Polsce, które zmieniło Polskę w bardzo znacznym stopniu. Wiedźmin zmienił Polskę. Wiedźmin zmienił polską gospodarkę, Wiedźmin zmienił polski game dev i zmienił też Polaków. Także to jest super ważna gra i moim zdaniem dużo ważniejsza jednak, with all due respect, do wszystkich moich przyjaciół, którzy przy This War of Mine pracowali, to jednak Wiedźmin jest ważniejszy. Jak to mówią, najlepszy polski towar eksportowy. Tak możemy nazwać. I teraz kończymy ten pierwszy temat, bumper, który dla was mamy. Bumper! Koniecznie dajcie bumpera! Tak jest, ale już tak poważnie. Drugi temat. Głos mówi, że nie będzie bumpera. Którym chcieliśmy się zająć, to nie tylko gry w tym programie, w tej trzeciej edycji, trzecim sezonie programu FOPA, ale również seriale, bo oglądamy. Bo my oglądamy, mamy oczy. Tu. To są moje oczy, ja tymi oczami patrzę. A pokaż te swoje cybernetyczne oczy. Nie, oczu cybernetycznych nie mam, ale jakbym mógł, to bym pierwsze, co bym zrobił, to bym sobie wymienił prawe oko, bo mam bardzo mocno uszkodzone. Ja mam za to, o poczekaj, to jest też doskonały moment. Do ja pokażę, gdzie ja jestem cyborgiem. Więc tak, po pierwsze nie, czekaj, to nie jest dobra skarpeteczka, to jest dobra skarpeteczka, bo to są Gwiezdne Wojny na niej. Proszę, szwadron, piątro, widzisz? Tak jest, czyli wydałeś już order, ten wiesz, pięknie. Rozkaz. Pięknie, czekajcie, muszę wytrzymać, bo mnie teraz szwankują. Piękne ujęcie. Piękne, nie? Piękne dobrze. Ujęcie. Więc a ty co, ty jesteś dzisiaj bez skarpetek? Nie, ja dzisiaj nie chcę się pochwalić swoimi skarpetkami. Także śmierdzą czy mają dziury? Nie, tak, śmierdzą, nie to pamiętaj, jeszcze nie ma są do tego końca wyjściowe. Tak, zapachu jeszcze ocenie. Nie ma. Ale jestem bardzo samokrytyczny, więc wiesz. Dobrze, a pokazałem tę nogę nie bez powodu, bo ja mam w niej wszczep. Znaczy właściwie w tej prawej mam wszczep. W sensie mam płytkę. Czyli piszczysz na lotniskach. No, ale wracając do oczu i oglądania seriali, więc oczami obejrzałem ostatnio serial, który oczywiście się wzięło do oglądania tego serialu z bardzo konkretnego wydarzenia, to znaczy o zapowiedzi Assassin's Creed Valhalla, no umówmy się, tak? No to kluczowa tutaj sprawa była. Jezu, ja nie wiedziałem, że to jest takie dobre. Dobre. To ja nie wiedziałem, że on jest taki dobry, ten serial. I on jest świetnie zrealizowany i tak prawdziwie jest zrealizowany, w sensie, że ta walka to jest walka. Tak, jest krwawy, te walki są równie dobre jak... Moim zdaniem to jedyna rzecz, która się równa z tym, jeżeli chodzi o brutalność, taką prawdziwość tych walk, to był Braveheart. Ja Braveheart'a do teraz uważam za absolutny po prostu wzorzec z Sevry, jeżeli chodzi o to, jak się powinno realizować bitwy, bo tam nie było shaky cama, na przykład, czy nie było tego, że kamera lata cały czas, co mnie doprowadza do szału we wszystkich scenach akcji od czasu Borna, tak, bo to Born nam zrobił to zło. W Bornie to było spoko, potem już nie było. Natomiast co na mnie zrobiło największe wrażenie, to jednak postać Legnara, bo a dodajmy, że jestem w drugim sezonie, więc jeszcze Ragnar zginie. W roku 2014, wiesz? Tak, ten sezon był, znaczy start z tego, co przeczytałem, 2013 wtedy się pojawił, serial Wikingowie na zamówienie historycznego kanału. Channel, to jest w ogóle niezła akcja. Nie? A potem bardzo szybko, bo już w październiku tego samego roku polska publiczność miała możliwość zapoznania się z tematem, z historią właśnie Ragnara. Ale w sensie, że co, że tak szybko kupiliśmy? No po prostu wrócił, no wszedł do telewizji i to tak, znaczy wrócił. No, ja miałem problem z Ragnarem, dlatego że aktor, który go gra, którego imienia nigdy nie pomnę, ale to jest ten, co grał Lotara. To jest ten, co grał Lotara w tym, w World of Warcraft. On ma... Poczekaj. No. Mów. Nie mogę, jak powiem, mówisz poczekaj, to czekam. Czekam. Radzio, ja czekam. Masz? Travis Fimmel. Travis Fimmel, o nim oczywiście mówiliśmy od samego początku. On jest
genialnie do tej roli wygląda, tylko ja miałem cały czas zgryz z jego głosem. Bo on ma taki bardzo miękki. A wiesz, że on był jednym z tych, co go obstawiali, że on może być tym Wiedźminem w tej wersji Netflixowej. Dzięki nie został, bo głos miałby fatalny. Był natomiast okazuje się, że ten głos do Ragnara pasuje jak ulał. Dlatego, że Ragnar oprócz tego, że był świetnym wojownikiem, był też genialnym politykiem i był niesamowicie inteligentnym kolesiem. Przynajmniej tak go pokazuje ten serial. To był król wikiński. Tak? Król wikingów, który generalnie rzecz biorąc doprowadził do podbicia części ówczesnej Anglii, jeszcze nie Wielkiej Brytanii, ale Brytanii powiedzmy, i bardzo mocno rozwinął, jakby to powiedzieć, no nie technologię, ale też poniekąd technologię wikingów. Tak? On zdaje się, że wprowadził te drakary, które tam były w stanie przepłynąć właśnie Morze Północne i to był też ten, tak uznaje się go za tego pierwszego władcę wikingów, który ruszył na zachód, a nie tylko klepać nas. Ekspedycje, tak? A tak. Nie tam łowić ryby. Nie no, klepać Słowian, bo wcześniej to oni wszyscy jeździli na wschód i nas tam zasięg był po obijali, prostu. Zasięgi mieli. Zasięg tam na to pozwalał. Tak, dokładnie. Serial, jak powiedziałaś, jest zrealizowany przez History Channel, dzięki czemu rzeczywiście jest bardzo fajnie, tak bardzo wiernie zrobiony. A ja mam dobre porównanie, bo nie wiem, czy kojarzysz drugi serial o Wikingach, który też jest zresztą na tym serwisie streamingowym, tak. Tylko ten serial jest zrobiony przez ten serwis streamingowy. I chodzi mi oczywiście o Norseman. Nie widziałeś Norseman? Obejrzyj Norseman, stary. Norseman to jest dokładnie to samo, tylko zostało... Znaczy też jest to historia o Wikingach. Też mniej więcej podobne wątki, czyli też zły jarl, wyprawy na zachód. Wszystkie są te same wątki, co w Wikingach. Walka o władzę, tak, bogactwo. Tylko zostało to zrobione w klimacie mniej więcej Monty Pythona. To znaczy oni mówią współczesnym językiem, robią współczesne żarty, tak? Na dzień dobry jeden z niewolników się odzywa i mówi, że to są fatalne warunki, on bardzo przemógł i czy mogliby prosić o to, żeby jakieś tutaj ludzkie warunki, to nie dostaje oczywiście w mordę. Po czym jest przemowa szefa tego rajdu, który mówi, że tam w ogóle, no tutaj musicie pamiętać, że to jest nowe, no, ale witamy was wszystkich serdecznie, a po czym zakuwają ich w ten. Bardzo polecam, ale o co mi chodziło, że to zostało zrobione przez grupę norweskich rekonstruktorów. Mhm. I tam jest nieprawdopodobne przywiązanie do detalu, bo to jest wszystko zrobione w ogóle w skansenie prawdziwym Wikingów, jakby przy wykorzystaniu wszystkich. I to samo widać też właśnie w Wikingach, w serialu Vikings. Tak? Tam, tak jak w polskich serialach się czasem zdarza, że jak ktoś podniesie patelnię, to pod spodem jest przyklejona jeszcze metka. No to tamtej metki nie ma, tak? Tamtej metki nie uświadczysz. Jeszcze jest jedna fajna postać, która mnie tak przyciągnęła do tego serialu, to jest Floki. Floki, oczywiście, czyli a w ogóle Skarsgård będzie teraz w nowym serialu. Czyli Gustav Skarsgård. Tak, Gustav Skarsgård. I tutaj widzisz, tu nie ma problemu, żeby zapamiętać, prawda, że to Skarsgård. Bo jest cała rodzina i ma tatusia, który grał w Avengerach, więc umówmy się, no come on, no tak. To nie jest sprawiedliwe. Poza tym to jest niesamowicie charakterystyczna rola, bardzo fajnie też przedstawiająca. Tam każdy z tych Wikingów jest troszeczkę jakby innym nurtem myślenia o tym, jak oni funkcjonowali, tak? Czyli Ragnar jest odkrywcą, innowatorem. Innowatorem, tak, kochankiem, tak? Jego brat jest głupkiem, ale jednocześnie takim prawdziwym berserkerem i wojownikiem i tak jakby reprezentuje tą taką dzikość Wikingów. A Floki z kolei to jest postać, która jest takim, z jednej strony jest wynalazcą. Cały czas naćpanym gościem. Cały czas naćpany. Szkutnikiem takim, jest tak? Szkutnikiem w ogóle, tak? Genialnym swoją drogą, to on tworzy właśnie tą łódź, w tych obarach po prostu cały czas przebywa. Ale jednocześnie jest też tradycjonalistą i on jest bardzo przywiązany do tradycji Wikingów. Bardzo mocnym wątkiem w tym serialu jest walka wierzeń. No bo tak, bo to jest taki łącznik między światem tym tu fizycznym, a światem duchowym też. To w ogóle Floki, tak? Nazwa, tak. Jego imię już sugeruje, że on jest jakby nawiązuje do tego bóstwa, ale jakby właśnie tam jest bardzo mocnym wątkiem w całym serialu jest walka religii, czyli walka chrześcijaństwa, które rządzi już w tym momencie w Brytanii i tych wierzeń pierwotnych Wikingów, czyli cała mitologia nordycka. I Floki jest właśnie tym takim kamieniem węgielnym, który trzyma właśnie tam jakby całe to plemię, jest bardzo związany z tą tradycją i on bardzo odrzuca to nowe. No i jest jeszcze jedna postać, która jest wybitna, to jest oczywiście Lagata. No to kurde, no, czy Lagarta ona jest właściwie. Tak. Lagarta czy Lagata? Lagata. Kobiety też są bardzo mocne i dobrze i godnie Shield reprezentowane. Shield Maidens. W tym serialu i też jest. Natomiast to fajne. Co z tego serialu wynoszę, to, że mam nadzieję, że przynajmniej, znaczy w ogóle inaczej.
Valhalla to będzie Vikings, to jestem pewien. Mhm. W sensie znajdziemy tam te wątki, nie zdziwię się, jeżeli w ogóle będziemy w drużynie Ragnara, albo będziemy Ragnarem, tak? No. Albo kimś, albo spotkamy. Albo spotkamy tego na, nie, spotkamy tego na 100%. Znaczy on się pojawi w tej grze, na, dam sobie, dobra, nie będę ryzykował, ale rzucę siekierą w tarczę, jeżeli i będę tam coś tam, ręka utnę, nie? Jeżeli tam nie będzie tego Ragnara. Natomiast ja bardzo bym chciał, żeby była drużyna. Bo jak patrzę na to, jak właśnie w tym serialu jest to, jak powstaje ta drużyna Ragnara, jak oni sobie się z nim zżywają, jak są ważni dla niego ci jego oryginalni w ogóle towarzysze, z którymi wyruszył w pierwszą podróż i którzy później stanowią ten taki jakby trzon tej jego całej grupy, przynajmniej przez pierwsze 3 sezony, jak mówię, później jak on ginie, bo ginie, sorry, spoiler, serial jest stary, nie mam litości, jak ginie, to potem już się troszeczkę tam zmienia i zdaje się, że Lagata raczej ze swoim synem stają się tam głównymi postaciami. Ale tak jak mówię, no bardzo mam nadzieję, że oni wezmą takie poczucie tego, że jest ta drużyna, że każdy z nich ma inne umiejętności i że razem stanowią tą taką jednostkę wybitną bojową. Mamy jeszcze jeden temat, który chcielibyśmy wam tutaj przedstawić w ramach tych polecanek. To jest gra, którą zachwycił się Tadeusz. Także jeżeli nie mieliście, znaczy jeżeli chcecie posłuchać jeszcze głosu Tadeusza, to właśnie teraz, proszę bardzo, w takiej dużej dawce. Ja wychodzę, bo Tadeusz Zieliński, który opowie jeszcze o jednej grze, której ja usłyszałem, że jest bardzo dobra, że spędziłeś mnóstwo czasu na budowaniu 20 statków. Godzin. 20 godzin. Budowaniu? Już. Kosmicznych statków. Budowaniu? Budowaniu, tworzeniu. Budowaniu? A jak się nazywa? Konstruowaniu. A jak się nazywa gra? Gra nazywa się Hard Space Ship Breaker. Aha. Czyli rozwalaniu statków. O właśnie, there we go. Okej. Powoli czas nam się kończy, to jeszcze mamy jedną polecankę, tutaj pod stołem schowałem, to jest koło. Jakie jest koło, każdy wie. To jest opaska na głowę bardzo dużego człowieka. To jest też aureola, też można w ten sposób się, wiesz, pobawić i poszukać tej świętości, prawda? Zwłaszcza w czasach pandemii. Pokaż połowę. Proszę bardzo. Nie, trzymaj. No dobra, to my będziemy teraz robili prezentację. Będziemy robić test. Generalnie chodzi o to, że były takie czasy, że wszystkie siłownie były pozamykane. Były generalnie takie czasy, że trzeba było siedzieć w domu. I trzeba było ten czas jakoś wypełnić. I ja zachwyciłem się pewnym gadżetem, pewnym urządzeniem, które nazywa się Ring Fit. Dodajmy do tego jeszcze hasło Adventure, czyli jakby rzecz, która wyszła na pstryczka i służy do ćwiczeń. I wydawać by się mogło, że to jest strasznie głupie. Jeżeli komuś, nie wiem, czy wam się tak wydaje, mi się tak wydaje. No. Możecie mieć takie wrażenie, że to jest takie absurdalne, prawda? Że człowiek siedzi przed ekranem, przed tym telewizorem, ma podpiętą konsolę i gra. I dobrze, że to w ogóle może działać, prawda? Zaprezentuję, tak jak to się tak ale bierze. Ale jednak i się go tak to działa. I albo tak. Sesji spędzonym czasie z tym urządzeniem, powiedzmy jakichś 40 minutach, leje się dosłownie z ciebie. A przede wszystkim słuchajcie, po 40 minutach Radziu wychodzi jak puki. Nabity jak puki. Bic. Tak jest. I jedzie. No. Tak? Tak właśnie wygląda. No. Tak właśnie wygląda. Grałbym. Trzeba po prostu zainstalować jeden Joy-Con. Tutaj drugi mocujemy sobie na nogę, bo jest taki specjalny pasek. No i po prostu ćwiczymy. I to ma tryb fabularny, że jesteś bohaterem, który musi walczyć z demonem. Oczywiście walczysz, tak? Żartujesz. Albo tak. Albo robiąc przysiady, robiąc skłony, biegając, bo żeby przemieścić się z punktu A do punktu B, trzeba po prostu biegać przed ekranem i robić różnego rodzaju ćwiczenia. Cudowne. Zarówno takie cardio, ale też bardziej relaksacyjne, jakaś joga. I to świetne, bardzo zmęczyłeś się, pokazując. To ja wam powiem tylko jeszcze jedną rzecz na koniec, że dzięki temu urządzeniu świat dał nam dwa najlepsze zdjęcia Radka, właściwie dwa krótkie filmiki Radka, najlepsze w historii, gdzie razem z Tadzikiem i ze swoją córką Manią. Tak. Tylko z Manią? Nie, z Tadzikiem też. Stadziem jest. Też. Jest Stadziem. Tak. Raz z Tadziem, raz z Manią grają właśnie Ring Fit Adventure. Słuchajcie, naprawdę fajny gadżet, fajna rzecz, żeby spędzić go razem ten czas, którego tak brakuje, teraz też, zresztą wspólnie z rodziną. Albo aktywnie. Samemu. Aktywnie. Tak jest. No dobrze, i to by było na tyle. To jest wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym odcinku programu FOPA.
I tak już po prostu, tak, że zrobiłeś takie ładne zakończenie i nie będzie żadnego żartu na koniec, ani jakiejś niezręczności? To trzeba sobie przywinąć do początku, bo przecież ten program był pełen żartów. No dobrze, to w takim razie papatki, do zobaczenia za tydzień. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz. Cześć.